Literakcje, rozmowy z polskimi pisarkami i pisarzami o ich książkach, o tym, co ich inspiruje, o życiu i o tym, co dzieje się wokół. Zapraszamy na drugą część rozmowy z pisarką i publicystką Anną Dziewit-Meller, która i tym razem będzie mówić o Śląsku, ale również o historii i jej wpływie na tu i teraz, o prawach człowieka, o słabości i sile kobiet, o chorobach współczesności i o tym, czego może żałować dorosły mężczyzna. Spotkanie zostało zrealizowane 1 sierpnia 2020 roku, co, jak za chwilę się przekonacie, będzie miało wpływ na rozmowę. Będą też pytania od publiczności. Ja jeszcze wrócę do tych potrzeb narracji w historii. Co może zrobić kultura i co zrobiła dotychczas kultura związana ze Śląskiem, żebyśmy mogli się lepiej rozumieć, żebyśmy my mogli zrozumieć Ślązaków, ich potrzeby i żebyśmy mogli jakoś funkcjonować? Myślę, że jest wiele ważnych dzieł sztuki, które Państwo pewnie doskonale znacie od filmów Kazimierza Kutza począwszy, ale ja mam liczne swoje zastrzeżenia, rzecz jasna, do tych opowieści, bo to są opowieści strasznie, strasznie, że tak powiem, męskocentryczne po prostu. No jest jeszcze ta druga połowa, no i okej, one są, a teraz czas na to, żeby też opowiedzieć te drugie i wtedy będziemy mieli cały obrazek. Znaczy nie chodzi o to, żeby unieważnić tamte, nie, absolutnie uważam, że są wspaniałe filmy i po prostu i wspaniałe opowieści. Jeśli nie wiem, i książka Piąta strona świata, czy to, co Zbigniew Kadłubek robi, no jakby jest wiele super rzeczy, natomiast jest jeszcze miejsce na wiele innych super rzeczy. Bardzo gorąco Państwa zachęcam, jak już minie to, jeśli kiedyś minie oczywiście, co to? Godzina. A, 17, wstajemy, tak jest. W tym momencie wszyscy uczestnicy spotkania wstali i uczcili minutą ciszy bohaterów Powstania Warszawskiego. Przypomnę, że wydarzenie rejestrowane było 1 sierpnia 2020 roku. To jednak jest niesamowite, że to robimy i zanim przejdę do tego, co było przed chwilą, chciałam tylko powiedzieć, że w zeszłym roku o 17 miałam akurat na stanie w Warszawie dwie francuskie kuzynki mojego męża. One miały 18 lat i tak w tym jakimś gonieniu, bo gdzieś byłyśmy na zakupach, stałyśmy akurat na rondzie ONZ i nagle ta 17 i to miasto stanęło. I muszę powiedzieć, że nic nie zrobiło na tych dziewczynach takiego wrażenia jak tamta chwila. I po prostu patrząc na nie, miałam łzy w oczach i ciarki na całym ciele, bo to jednak, widzicie Państwo, ważna jest pamięć. No, ale wracając do Śląska, chciałam powiedzieć, że jak minie to cholerstwo, w którym teraz tak wszyscy ładnie wyglądamy, nie musimy malować ust, to bardzo Was zapraszam na Śląsk, żebyście zobaczyli też, jak się to miejsce zmieniło, ile ma do zaoferowania, jak wspaniale rozwija się właśnie ta wyższa kultura też na Śląsku, jaką mamy wspaniałą architekturę, jakie Katowice są piękne, jak są piękne dlatego też, że to jest miasto budowane w latach w dużej mierze 20., gdzie na bazie tej świetnej skądinąd oczywiście pruskiej architektury, która tam była, zaczęto budować w polskim mieście Katowice wspaniałą modernistyczną architekturę. I bardzo warto to oglądać, przyjechać do Nospru na koncert, pojeździć szlakiem zabytków techniki. Jest znakomity szlak zabytków techniki. I naprawdę zmienić swoje zdanie na temat Śląska, jeśli jeszcze nie zmieniliście, a na pewno już macie bardzo dobre, to jeszcze, żebyście mieli jeszcze lepsze. To jest bardzo niedoceniony region. Dużo się tam dzieje i nie wiem, coś tam się budzi fajnego. Myślę, że warto to zobaczyć na własne oczy po prostu. Skoro jesteśmy przy współczesnym Śląsku, to ja chciałam zapytać o sytuację współczesnej kobiet na Śląsku. Jak współczesne Ślązaczki mogą się konfrontować z tą historią, którą pani opisała? Ja myślę, że one przede wszystkim powinny ją poznać, bo ja nie wiem, czy jest taka duża świadomość na temat tego, jaki jest w ogóle ten region, bo nas się tego nie uczy. No skąd my to mamy wszystko wiedzieć? Znaczy, w sensie, jeśli ktoś nie ma w sobie ciekawości, żeby zajrzeć do książek i, nie wiem, poczytać na własny rachunek, to się tego raczej ze szkoły nie dowie, czym jest Górny Śląsk, jaka jest jego historia. Czy to może oznaczać, że tym młodym kobietom grożą te stereotypy? Jak wszystkim kobietom, myślę, nie tylko śląskim. Uważam, że sytuacja dziewczyn na Śląsku jest dokładnie taka sama jak dziewczyn w Płocku. Grożą im dokładnie te same stereotypy i grozi im jakby ten sam konserwatywny zwrot, co wszędzie.
No bo chyba nikt nie zaprzeczy, że sytuacja jest dość dynamiczna w dzisiejszych czasach w Polsce i jakby niezależnie od tego, skąd my jesteśmy. No po prostu, wiecie, ja często przywołuję przykład Iranu. W latach 70. w Iranie nastąpiła rewolucja, nie wiem, pewnie państwo wiecie, straszliwa, konserwatywna rewolucja, która kobiety wsadziła z powrotem w czadory i w ogóle. A wcześniej tam był po prostu niemalże liberalny kraj, tak? Ja pamiętam takie fotografie klubów bokserskich, w których dziewczyny irańskie walczyły, tak? I są takie strasznie fajne, oldschoolowe fotografie tych dziewczyn w sportowych strojach z rękawicami. Minęło 15 lat czy 10 lat i po prostu nastąpiła rewolucja. Po prostu prawa nie są dane raz na zawsze. Jak się nie pilnuje tego, to się można bardzo zdziwić. I mówię to dorosłym na spotkaniach, mówię to przede wszystkim dzieciom, z którymi się spotykam, że to, że coś nam ktoś kiedyś, że ktoś coś dla nas wywalczył albo że myśmy sobie coś wywalczyli, to nie znaczy, że nie można tego po prostu wszystkiego przekreślić jednym podpisem. I tyle. No i po prostu czy jesteśmy tu, czy tam, świadomość tego, skąd się wzięłyśmy, jaka jest nasza historia, co zrobiły różne osoby, żebyśmy my mogły na przykład siedzieć dziś na scenie i mówić różne rzeczy, to jest bardzo ważne. To wszystko się nie wzięło znikąd. To, że dopiero 100 lat, 101 lat temu, 102, kobiety otrzymały te prawa wyborcze, wywalczyły sobie prawa wyborcze, to też się nie stało tak, że po prostu nagle Duch Święty spłynął na Józefa Piłsudskiego, który powiedział, o, co dzisiaj zrobić, z dobrego do świata, dam prawo wyborcze kobietom. Nie. To były dziesiątki lat walki różnych aktywistek, sufrażystek, wychodzenia, po prostu buntowania się. To się wszystko nie dzieje samo po prostu. Raczej w odwrotną stronę dzieje się szybko. W drugą to są bardzo powolne, żmudne procesy przekonywania ludzi, że wszyscy jesteśmy równi i zasługujemy na równe płace, na równe traktowanie, na to, żeby pierwsze pobicie nie było nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy fizycznie słabsze. Nie zaprzeczę. Jestem słabsza od większości panów, którzy tutaj są. Myślę, że mogliby mnie łatwo skrzywdzić fizycznie. Ale to naprawdę nic nie znaczy. To, że mnie ktoś pierwszy raz uderzy, to nie znaczy, że jak w Rosji, w Polsce ma nie pójść za to do więzienia. Dziękuję. Pozostając cały czas na Śląsku i wracając do naszych bohaterek, wiemy skąd wzięła się Marijka, ale kilka zdań o postaci Katarzyny. To jest taka współczesna dziewczyna, którą częściowo oparłam na różnych moich koleżankach, dziewczynach z tak zwanej klasy średniej, które wydaje się, że złapały Pana Boga za nogi, na przykład robią kariery naukowe. Ale ileż to ja się nasłuchałam od tych moich koleżanek doktorek różnych, że no właśnie na zebraniach Rady Wydziału jest pan doktor Kowalski, pan doktor Pipściński i pani Ola, która też jest doktorem. No ale nasza pani Ola. I to jest po prostu tak powszechne doświadczenie, że aż to dałam do książki. No bo to jest po prostu niewiarygodne, tak? Kto zrobi kawę, no to może pani Ola, ale pani Ola też jest doktorem, tak? No może po prostu pan Pipściński, Krzyś. To są małe rzeczy, ale z małych, drobnych upokorzeń, małych, drobnych wrzodów na tyłku składa się nasze życie. Fajnie, jakbyśmy nie musiały ich mieć i ich odczuwać. Ta Kasia jest w ogóle takim zlepkiem różnych problemów, niestety. Nie jest to bohaterka, którą chyba łatwo lubić. Wydaje mi się, że ona jest tak pokrzywiona i poryta, że... Ona też trochę nie sympatyzuje z ludźmi. Nie, ona raczej nie lubi ludzi. Trudno jej się też troszeczkę dziwić, kiedy będziecie państwo czytać tę książkę, zrozumiecie, dlaczego ona w ogóle ma takie różne problemy. Ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest osoba, z którą każdy z nas raz na jakiś czas może się utożsamić. Bo my wszyscy też jesteśmy często bardzo... Czujemy się w każdym razie skrzywdzeni, poranieni i swoim zranieniem tłumaczymy na przykład to, że my jesteśmy okropni. No to jest moim zdaniem taka strategia często, nie? Że po prostu ktoś nas zranił, więc jak taki postrzelony wilk atakujemy. Bo też często nie umiemy inaczej. Trudno nam się dziwić. Strasznie to wszystko jest skomplikowane. No ale Kasia nie jest do lubienia. Kasia jest do przemyślenia. Jaka matka, taka cera, od jednego Lucypera. Wiemy skąd jest tytuł, czyli fragment ludowej mądrości, do którego Katarzyna trochę nie pasuje, bo nie chce być jak jej mama,
ani babcia, czyli zostać w domu, gdzie jest podobno miejsce kobiet, ale też nie do końca, bo mama jednak próbowała wyrwać się z domowego kieratu swojej matki, której ostatecznie uległa. Więc Katarzyna jest tak jakby pomiędzy. Ona właśnie szuka. Oprócz tego, że szuka swojej tożsamości, ona próbuje to wszystko jakoś rozwikłać i poukładać siebie, to ona jeszcze ma te relacje z matką, no i z babcią ma lepsze relacje. Jak ją właśnie rozumieć w tej hierarchii? Często mamy lepsze relacje z babciami i dziadkami niż z rodzicami. Moi rodzice na przykład mają wspaniałe relacje ze swoimi wnukami. I jak czasem patrzę na nich, myślę, Jezus Maria, a nie mogliście być tacy dla nas? Ale też to mnie bardzo tak uderzyło. To nie będzie wcale o matce, będzie o ojcu. Mój tata, dopiero jak urodziły się moje dzieci, mój tata jest takim typowym ojcem lat 80., który naprawdę pracował, potem wracał do domu, była gazeta, obiad, no takie czasy. Mój tata jeszcze był dziennikarzem, bardzo dużo wyjeżdżał, ciągle gdzieś po prostu go nie było, po prostu jeździł w jakieś też okropne miejsca. Moja mama po prostu nieustająco się zamartwiała, czy wróci, w jakim stanie, bo nie wiem, pucz w Moskwie, no jakieś takie rzeczy. No po prostu mój tata lubił przygody. I jak się urodził mój syn i on zobaczył też, jak mój mąż się zajmuje dziećmi, jakby jaka jest nowa rola trochę ojca w dzisiejszym świecie, to powiedział rzecz, która mnie po prostu strasznie jakoś tak poruszyła, że on żałuje, że nie doświadczył tego wszystkiego. I zrozumiałam wtedy, teraz będą wielkie słowa, że patriarchat jest też przeciwko mężczyznom, ponieważ zabiera im różne możliwości. Na przykład mojemu tacie system taki, w którym on funkcjonował, czyli że on się nie zajmuje domem, zabrał możliwość bliskiej relacji z moimi dziećmi, której to pożałował, jak zobaczył, czym ta relacja w ogóle jest. Zobaczył to na przykładzie swoich wnuków i swojego zięcia. No i wiecie, szkoda, nie? Szkoda mnie trochę, szkoda mojego brata, szkoda mojego taty wreszcie, który nie miał tego, co ma mój mąż. A mój mąż ma to dlatego, że zmieniły się warunki, w których można dzisiaj funkcjonować jako ojciec. Więc ja nie winię mojego taty. Oczywiście mógł się bardziej postarać, wiadomo, ale warunki brzegowe były inne. Teraz są inne, można z nich skorzystać. No i to jest dla mnie taka myśl na temat tego, że feminizm jest i dla kobiet, i dla mężczyzn ważny. Dlatego, że tkwienie w takich betonowych rolach, z których się nie ruszysz, nie? Patriarch rodu, to ci coś zabiera. Może ci to coś da. Jasne, władza pewnie jest przyjemna. Ale wiedz, że to ci też coś zabiera. I no, więc to w ogóle nie było o kobietach. Ale też było trochę. Tak, patriarchat ogranicza troszeczkę możliwości, bo stawia mężczyzn w takich rolach bardzo też stereotypowych. Nie mogą dziwnie okazać emocje, być wrażliwym. Że okazują emocje... Tamte emocje. Stadionowe. Albo że muszą świetnie jeździć samochodem, a niekoniecznie tego chcą. No, albo że po prostu właśnie, je... właśnie że nie mogą też być, nie wiem, słabsi czasem. Kurczę, człowiek po prostu nie ma czasem prawa być słaby, na przykład nie mieć tej wiecznej siły, tej właśnie wyciągniętej ręki w geście walki. Może po prostu czasem ci się nie chcieć, bo jesteś tylko człowiekiem, nie? To, że masz testosteron, no to strasznie fajnie, ale pozwól sobie też na to, żeby się czasem wzruszyć, popłakać i kurczę przytulić swojego syna. Zmierzamy do końca, ale o Katarzynę jeszcze zapytam, o jej chorobę. Katarzyna mogłaby mieć każdą jedną chorobę, wieńcową, migrenę. Może będzie miała jeszcze. Może jeszcze będzie miała. Powiedziałam ostatniego słowa. Ma anoreksję, to nie jest bez celu. Dlaczego anoreksja? Wydaje mi się, że zaburzenia żywienia są takim znakiem czasów, i zaburzenia żywienia, a zwłaszcza anoreksja, która jest śmiertelną chorobą, pamiętajmy o tym, tak? Ludzie na to umierają. Dziewczynki i chłopcy, dorośli ludzie umierają na anoreksję, wyniszczają się. To jest takie samobójstwo na raty. Anoreksja jest chorobą, która daje pozory panowania nad życiem. Dlatego, że jak już nad niczym nie panujesz, jak ci się po prostu wszystko rypie, tak jak tej mojej Katarzynie, to panowanie nad jadłospisem, odmawianie sobie jedzenia, panowanie nad wagą i takie trzymanie się za pysk naprawdę w stopniu najwyższym
daje ci pozory panowania nad światem, nad sobą przynajmniej, nad życiem. Bardzo jest to niebezpieczne, a jednocześnie funkcjonujemy w rzeczywistości, która nie pozwala nie być idealną, zwłaszcza jak się jest kobietą. Tak? Chłopców to dotyczy też, pewnie w mniejszym zakresie, no, ale nie wiem, w różnych środowiskach typu tancerze, czy ludzie, dla których fizyczność jest jakby dosyć istotnym elementem na przykład pracy zawodowej. Ale jeśli idzie o dziewczynki, no to sorry, no to po prostu... Świat wpycha dziewczynki w obsesję na temat wyglądu. Świat wpycha nas, kobiety, w obsesję na temat wyglądu, starzenia się. Tak jakbyśmy nie mogły być w swoim wieku. Jakbyśmy nie mogły po prostu też z jakąś, nie wiem, dumą trochę nawet nosić tego, że przeżyłam już coś, nie? Że już coś ze mną jest, że mam jakieś doświadczenie. Po prostu wiecznie młode. Dlaczego młodość jest takim jakimś niebywałym fetyszem w dzisiejszych czasach? Młodość i szczupłość. Właśnie te pozory panowania nad rzeczywistością. Anoreksja jest na to przykładem, ale też moim zdaniem to przesadne dbanie, jakieś takie histeryczne właśnie oddawanie się, nie wiem, w ręce magików od operacji plastycznych. No to też daje pozory panowania nad czymś, ale są takie straszne pozory. To są bolesne ingerencje w ciało, tak? To są... Dlaczego świat nas chciałby do tego zmuszać? Może trzeba jednak się temu mocno przeciwstawić, ale to jest bardzo trudne, bardzo trudne. Więc ja też mówiłam o tym w wywiadzie do Wysokich Obcasów, ale powtórzę to bardzo chętnie. Uważajmy, my matki, na to, co mówimy o sobie przy naszych córkach. Ja taką scenę nawet umieściłam w książce. Nasze córki patrzą na nas, a my jesteśmy dla nich przez pewien okres życia najważniejszym wzorem kobiecości, punktem odniesienia, z którym po prostu do trumny pójdą. I jak my o sobie mówimy ciągle, że jesteśmy... A mówimy to tak nieświadomie, nie? Czasami. A, za gruba, utyło się, posiwiałam, ale mi tu wisi, ale coś tam. No to one to wszystko od nas łapią. I one na to patrzą i one się do tego odnoszą. I to jest strasznie niebezpieczne. Ja nie wiem, też się długo uczyłam akceptować siebie, nie? Tego, jaka jestem, jak wyglądam. Ja miałam zawsze ogromne kompleksy, bo ja byłam strasznie chuda, strasznie wysoka. Teraz... Już tak nie rzucam się tak strasznie w oczy, ale jak byłam młodą dziewczyną, ja bardzo szybko, bardzo wyrosłam. Byłam jak tyczka. Ja się do dzisiaj strasznie garbię, bo ja zawsze po prostu starałam się być mniejsza. Niestety, no, już dzisiaj duże problemy z kręgosłupem i ciągle muszę coś ćwiczyć, żeby mnie nie bolało. Więc jakby też mam ze sobą lata po prostu o akceptację siebie samej. I na przykład postanowiłam, że nie będę farbowała włosów. Zaczęłam siwieć w końcu, dość późno też faktem jest, ja mam prawie 40 lat, dopiero zaczęłam siwieć, ale to jest u mnie genetyczne. Moja mama też jakoś miała dużo lat, jak zaczęła siwieć. Pomyślałam sobie, kurczę, no oczywiście nie, może się złamie, nie wiem. Ale pomyślałam, ale właściwie, czemu ja mam je farbować, nie? Mojemu mężowi nikt nie powie, żeby sobie zafarbował włosy, a jest siwy, nie? No i mam 40 lat, no i nie będę udawała, że mam 20, nie? A poza tym moja koleżanka Kasia z zespołu, jak miała 20, to zaczęła siwieć, no i co? I co? I gdzie te wszystkie mądrości? Więc straszna jest ta obsesja na punkcie wyglądu. Mam wrażenie, że coś drgnęło i że się coś zmienia i że coraz bardziej pozwalamy sobie od czasu do czasu na to, żeby wyglądać jak wyglądamy. Pogodzić się z tym, że czas, kurczę, ucieka, nie? I że w ogóle, uwaga, kiedyś umrzemy. To wszystko jest taki zatajony gdzieś, ukryty lęk przed śmiercią. No ale nie wiem, czy państwo wiecie... Ona nas wszystkich czeka, po prostu. Pozostawia pani czytelników ze sceną podróży Katarzyny i jej obecnego partnera Jana na Mazury. Jadą w kolejne newralgiczne miejsce, pogranicze kultur i zostawia pani z nas taką refleksją, gdziekolwiek oni by w Polsce nie pojechali, to będą chcieli odkrywać swoje historie i tajemnice. I do tego państwa gorąco zachęcam i namawiam, ponieważ, tak jak pani wspominała na początku, ja napisałam też książki dla dzieci, to książki takie właśnie o bohaterkach z historii, z przeszłości. Miewałam przed pandemią spotkania z dziećmi w szkołach i tam rozmawialiśmy o różnych rzeczach i ja zawsze zadawałam dzieciom zadanie domowe, że jak wrócą do domu... w najbliższej przyszłości, żeby zadzwonili, jeśli mają do kogo, do babci, prababci, dziadka, pradziadka i żeby ich wypytali o różne rzeczy. Nie wiem, czy te dzieci to robią. Mam nadzieję, że czasem to robią. Natomiast ponieważ wiem, że
w wypadku wielu z Państwa nie jest możliwym zadzwonienie do kogoś, by spytać o przeszłość, to złapcie tych, co są młodsi od Was i im opowiedzcie o sobie, opowiedzcie im, przekażcie im przeszłość, dlatego że to jest ważne dla ich tożsamości. Nie bójcie się mówić o tym, kim jesteście, skąd się wzięliście i jaka była przeszłość Waszych rodzin, bo jak Was zabraknie, to tego nikt im nie powie. Mnie się udało zdążyć z wieloma historiami, ale nie ze wszystkimi i tych, których nie znam, bardzo żałuję. Więc moje zadanie dla Państwa dziś jest takie, żeby pomyśleć o tym, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, a dokąd zmierzamy, to się okaże, bo na razie donikąd. Już powoli kończymy spotkanie. To było moje ostatnie pytanie. Jeśli Państwo chcieliby zadać, to proszę podejść do sceny. Nie możemy użyczyć mikrofonu. Ja troszeczkę może przyniosę. Troszeczkę, dobrze? Takie czasy. Takie czasy. Maseczkę załóż. O, spróbujemy. Tak. Ja wiem. Tak, maseczkę. Przede wszystkim dziękuję za tę powieść, bo można ją rozpatrywać na wielu płaszczyznach, jako historia Polski, Śląska, relacje damsko-męskie. I to też za to dziękuję, że to nie jest takie stereotypowe, bo są mężczyźni, którzy w tej powieści, którzy potrafią zawstydzić panie, chociażby ten chłopak, którego spotkała Kasia. Nie będę zwracał kraju, żeby nie tuć zabawy. Ale dla mnie przede wszystkim to jest książka o tym, jak trudno jest zrobić coś z pozoru prostego, czyli zbliżyć się do drugiego człowieka, nawet najbliższego, i to jakby jest nawet ponadpłciowe, że tak powiem. I to jest dla mnie bardzo ciekawe i ważne, jeśli chodzi o tę powieść. I właśnie, chciałem zapytać, czy trudno jest napisać powieść? Czy trudniej niż reportaż na przykład? Dziękuję panu w ogóle za te wszystkie miłe słowa. W ogóle nie wiem, może są to też wśród państwa tacy ludzie, którzy już tę książkę czytali. Ja w ogóle jestem bardzo poruszona odbiorem tej książki na każdym poziomie, zanim przejdę do odpowiedzi na pana pytanie. No bo ja tę książkę napisałam naprawdę tak bez żadnych, w ogóle totalnie bez założeń, że coś. A ona jest na liście bestsellerów i totalnie jest wspaniale odbierana przez krytyków i przez państwa i dostaje tyle maili, tyle listów od czytelników i czytelniczek, że no nigdy tak nie miałam. Czuję się z tym po prostu wspaniale. Jestem super wzruszona tym, bo kurczę, napisałam coś tak osobistego i tak swojego i to tak rezonuje w ludziach i to jest mega wspaniałe dla mnie jako dla autorki. Pyta pan, czy łatwiej jest pisać powieść czy reportaż. Mnie już dziś łatwiej jest pisać powieść, bo jednak zrozumiałam, że ja chyba jestem bardziej pisarką niż reporterką. Ja piszę dużo różnych rzeczy, bo ja jestem felietonistką również i piszę felietony do Tygodnika Powszechnego, do Polityki, czasem też do Forbes Woman. Bardzo lubię pisać felietony. To jest taka dyscyplina intelektualna dla mnie. Naprawdę trzeba co tydzień coś z siebie wypluć. I to musi pasować do Tygodnika Powszechnego, więc naprawdę trzeba się wysilić. Ale to mnie rozwija na pewno, bo muszę bardzo dużo czytać i nie wiem, jakoś interesować się światem. To jest fajne. Natomiast pisanie powieści jest czynnością wspaniało ohydną, ponieważ bardzo lubię proces wymyślania książki, researchu, szukania, czytania, zbierania materiału. To jest wspaniałe. Zresztą ja to i tak jestem małe miki, bo na przykład mój przyjaciel Zygmunt Miłoszewski pisał teraz powieść, żeby ją dobrze napisać. Uwaga, na 5 tygodni popłynął wielkim drobnicowcem z Amsterdamu do Montrealu. Bo wiecie, musiał się przygotować do pisania i wiedzieć, jak tam działa coś, bo będzie mu potrzebne do powieści i tak dalej, i tak dalej. Więc można sobie fajnie wymyślić research, naprawdę. Następnym razem muszę, nie wiem, chyba coś bardziej się zastanowić nad tematem, że nie tylko, żeby do Chorzowa jeździć, choć jakkolwiek sexy jest pojechać do Chorzowa. Natomiast w pisaniu powieści wspaniałe jest to, że jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia. No czasem redaktor, ale jak się nie dasz, to scena zostanie. Ja uwielbiam pisać powieści. Mam już całkiem skrystalizowany pomysł na kolejną i chyba za chwilę będę się do niej zabierała. Nabrałam jakiegoś takiego rozpędu. Ja lubię czytać powieści. I lubię czytać powieści, które się trzymają blisko rzeczywistości. Takie też staram się pisać po prostu. Napisałam sobie taką książkę, którą bym chciała sobie przeczytać. Strasznie się cieszę, że wy też ją chcecie przeczytać. Jestem wam, państwo drodzy, ogromnie wdzięczna. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Poproszę. Jest maseczka. Dziś
będę trzymać. O. Proszę się skupić nad pytaniem. Mam pytanie, ale taka refleksja też. Zupełnie nie wiem, o czym jest pani książka, ale to może dobrze, to może mnie skłoni do jej przeczytania, bo tak wiele wątków było tutaj poruszonych, bardzo ciekawych. Mhm. I absolutnie kibicuję pani w tym takim odbrązawianiu naszej polityki historycznej, bo to, co pani mówi, to jest absolutnie prawda. I my w ogóle nie mamy świadomości tego, nie ma żadnego mowy o rewizji granic, ale nasze ziemie to jest pole do eksploracji zarówno dla polityki historycznej, jak i dla literatury. Tak. A moje pytanie dotyczy, trochę się nie zgadzam, że te problemy, o których pani mówi, kobiet, na przykład wyglądu, uważam, że tutaj płeć nie ma znaczenia. Te same coraz problemy... mniej, jakby, tak, to zgodzę się z panem. Tak. Mężczyźni dotyczą teraz... też mężczyzn. Tak, coraz bardziej. Po wyglądu, tak. Jestem wrogiem różnicowania, okay. Chodzi o płeć. Ale moje pytanie jest takie, na początku usłyszałem, że pani powiedziała, że to, co się teraz wydaje to nie, w literaturze, to nie bardzo było to, co pani uważa, że kobiety chcą czytać o sobie. Padło takie zdanie. Ja panią zapytam, to co kobiety chcą czytać teraz o sobie? Co chcą czytać o sobie? Dziękuję panu za pytanie. Ciekawe pytanie. Ja mogę powiedzieć o sobie, co ja chcę czytać? Ja chcę czytać książki, w których po prostu moja perspektywa też jest brana pod uwagę. W sensie moja kobieca perspektywa. Także bohaterka nie jest tylko paprotką w rogu. Albo nie jest na przykład... Nie jest na przykład ofiarą cały czas, tak? Na przykład spójrzcie państwo na kryminały. Kryminały są pisane zazwyczaj w taki voyerystyczny, podglądacki sposób. My zazwyczaj widzimy ćwiartowane, gwałcone, niszczone, deptane ciało kobiety. Często, prawda? Tak konstruowane są filmy. Znaczy w sensie bardzo często widzę, jako uczestnik kultury, przemoc, wobec zupełnie bezbronnej, biernej kobiety, która nie ma możliwości obrony. A ja bym chciała dać głos. Bo jakby to też jest ciekawa perspektywa ofiary, ale niech ona coś sama powie od siebie, nie? Chciałabym czytać książki, w których opisuje się przeżycia obu płci, zróżnicowane ich spojrzenie na różne wydarzenia. Bo naprawdę, przyrzekam panu, na wojnę inaczej spojrzy matka dzieciom, a inaczej kawaler. Chciałabym poznać obie te perspektywy. Uważam, że mało było do tej pory opowieści z punktu widzenia matki z piątką dzieci, która musi przeżyć wojnę. I tyle. Nie kwestionując niczego z dzieł kultury, które przyswoiłam jako pożeraczka, ciesząc się, że mam szansę poznawać inne punkty widzenia, chciałabym również, żeby ktoś mógł poznawać mój. I to i tyle. Druga nóżka musi się wyrównać. I wtedy będzie komplementarny obraz świata. A co do dbania o urodę i mężczyzn, to wiecie państwo, prawda jest taka, jest świetna książka, nazywa się Mit urody. W kapitalizmie chodzi o to, żeby ludzie wydawali pieniądze, tak? W latach 50. kobiety w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały jako te westalki domowego ogniska, prasa kobieca, przemysł był nastawiony na to, że one siedzą w domu, produkowano te tostery, te rzeczy, które one używały, które okupowały jako gospodynie domowe. Przyszła rewolucja 68 roku, wiele ról się zmieniło, ale ktoś musiał wydawać te pieniądze. Więc w książce Mit urody Naomi Wolf jest bardzo ciekawa teza na temat tego, że po prostu jakby ten strumień kapitalistycznych potrzeb został przekierowany na urodę, ponieważ... Nie jesteś już teraz gospodynią domową, ale musisz na coś wydawać ten hajs. Więc powiedzmy ci, że jesteś za brzydka, za gruba, za stara. Zawsze będziesz dążyła do jakiegoś ideału i będziesz wydawała na to swoje pieniądze. Teraz zaczyna to również dotyczyć mężczyzn. Ponieważ, no właśnie, ponieważ jakby taki jest system rynkowy. I on teraz będzie on już zagraża również wam coraz bardziej. Kończymy już spotkanie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję, było mi bardzo miło. Państwu bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyszliście na spotkanie i zechcieliście posłuchać o Śląsku. Zapraszamy na powietrze.